Cześć, jestem Klaudia Takanowno i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Odlicz objętość dwumolowego kwasu chlorowodorowego, który w reakcji chemicznej z etyloaminą utworzył 20 g chlorowodorku etyloaminy, jeśli wydajność reakcji chemicznej wynosiła 80%. No tutaj musimy sobie najpierw napisać tą reakcję. Czyli mamy tak. Z etyloaminą, czyli dwa atomy wodoru, grupa aminowa z kwasem chlorowodorowym, czyli z HCl, tworzymy tutaj CH3, CH2 i będzie tutaj NH3 plus Cl minus. Dobra, odlicz objętość dwumolowego, czyli my tu mamy stężenie molowe wynoszące 2 mol na decymetr sześcienny, a potem mamy, że utworzył nam się chlorowodorek etyloaminy, czyli tutaj mamy 20 gramów tego. Klasycznie musimy się tutaj posiłkować masami molowymi, czyli będziemy mieć masę HCl. Dla przypomnienia, chlor to jest taki wyjątkowy pierwiastek, w którym zaokrąglamy do połówki, czyli do 35,5. Plus 1 z wodoru, no to mamy 36,5 g na mol. Teraz masa tego chlorku, czyli mamy tak. C2, H5, no a reszta już NH3, Cl. I tutaj 81,5 g na mol z tego mamy. Dobra. No i teraz musimy sobie tutaj utworzyć proporcje. Z tej strony będziemy mieć kwas chlorowodorowy. Z tej strony będziemy mieć ten chlorowodorek etyloaminy. To może sobie po prostu napiszemy, że to jest C2, H5. Hop. I teraz tak. Z 36,5 g powstaje nam 81,5 g. Mamy tego 20 g, a tu jest X będzie. To z 20 g ile nam powstanie. To, co jest po skosie do x, ląduje nam w mianowniku w mnożeniu, w dzieleniu. To, co jest po drugim skosie w liczniku w mnożeniu. Wymnażamy górę, dzielimy z dołem, mamy 8,96 g HCl. Mając to i mając stężenie molowe, jesteśmy... Nie jesteśmy jeszcze w stanie policzyć. Musimy znać ilość tych moli, a ilość moli wyliczymy sobie z masy próbki na masę molową. Masę próbki policzyliśmy przed chwilą. Masę molową wcześniej. Po podzieleniu mamy 245 tysięcznych mola. Dobra, to już prawie. Mamy tutaj się doliczyć objętości, czyli V. To będzie ilość moli na stężenie molowe. I wychodzi nam tutaj 123 tysięczne decymetrów sześciennych. Żeby było łatwiej, no to mamy 123 centymetry sześcienne. I to tutaj musimy teraz przeliczyć na wydajność. Tutaj mamy 80%, czyli znowu proporcja.
Chodzi nam tutaj 153,7 centymetrów sześciennych. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.